Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. W tym krótkim filmiku chciałem omówić pracę wspierającego widza. Widz wspiera już od kilku miesięcy na drugim poziomie i właśnie wspierający z tego poziomu mają taką możliwość, że przesyłają mi pracę do oceny i ja staram się coś omówić, doradzić w ich właśnie twórczości. I tak właśnie oto widz przesłał mi taki pejzaż górski. I co mogę na ten temat powiedzieć? Po pierwsze, ujęła mnie tutaj kompozycja tego obrazu, gdyż tutaj, jak widzicie, mamy praktycznie centralnie na środku taką linię, gdzie jest to wzniesienie. Zazwyczaj takie centralne kompozycje wnoszą, można powiedzieć, kilka problemów, ale tutaj akurat jest takie przedzielenie, widzicie tutaj od centralnej strony na środku, schodzi tutaj niżej ta linia wyznaczająca nam to wzniesienie i to otworzyło taką większą jakby płaszczyznę obrazu na coś dużego, czyli widzimy tutaj górę, która zajmuje, no powiedzmy tak na oko prawie połowę powierzchni obrazu. I tutaj właśnie w pejzażach górskich sprawdza się to dobrze, gdyż właśnie góry są takie, można powiedzieć, epickie, gdyż właśnie kiedy jeszcze je namalujemy, że są duże. No to wtedy właśnie mamy taki kompozycyjnie odbieramy ten obraz, no, że jest taka potęga górska. I tutaj muszę powiedzieć, że wielu twórców robi tak, nawet malując w plenerze, ja to też obserwowałem na różnych filmikach, czy u twórców, którzy właśnie udostępniają swój proces twórczy też na mediach społecznościowych, że kiedy malują pejzaż górski i są w oddali jakieś szczyty górskie, to oni zawsze malują je większe. No, oczywiście nie zawsze, ale powiedzmy, że w większości przypadków, czyli chcą uzyskać taką jakby epickość wzniesienia. I tutaj właśnie mamy podobnie, mamy ten właśnie szczyt, który zajmuje dużą powierzchnię obrazu i jest on kontrastowo nie tylko kolorystycznie, ale również też barwno-walorowo. Czyli mamy na przykład tutaj ciepłe takie kolory na dole, tu wzniesienie jest takie, można powiedzieć, z akcentami ciepłymi, ale dość neutralne i tutaj odznacza się właśnie ta góra, przez co obraz, kiedy sobie na przykład zmniejszymy, jest bardzo kontrastowy i właśnie przez to przykuwa też nasze oko. Ja tutaj troszeczkę może zgasiłbym ten kolor poniżej, który jest. On jest troszeczkę taki zbyt jaskrawo, można powiedzieć żółtawo-zielony. No po prostu jest bardzo ciepły. Jest Kontrast temperaturowy jest pożądany, zazwyczaj żeby mieć coś ciepłego i kontrastowo zestawiać z tym barwy chłodniejsze. Ale można by na przykład też troszeczkę jakby harmonii wprowadzić, bo też jest takie pojęcie jak harmonia na obrazie, kiedy wszystkie kolory ze sobą współgrają. I tutaj można by trochę ocieplić, można powiedzieć niebo, żeby ono tak zamknęło kompozycję i wówczas ten szczyt będzie się odznaczał, ale będzie kompozycja jakby zamknięta, gdyż tutaj, kiedy właśnie sobie nawet zmniejszymy ten obraz, żeby sprawdzić jak całościowo to wygląda, na przykład z dystansu, no to widzimy, że górna część bardzo jest kontrastowa od dolnej. Kontrast, tak jak wcześniej mówiłem, temperaturowy jest pożądany, jest to dobry kontrast, ale tutaj troszeczkę to zbyt jakby odstaje góra od dołu. Można powiedzieć. Tutaj widz też zaznaczył mi, że ma trochę problem z mieszaniem zieleni i zawsze wychodzą one troszeczkę takie sztuczne, jak z jakiejś właśnie ilustracji. I co mogę doradzić? Doradzę po prostu mieszankę czerni z żółcienią kadmową. To jest taka bardzo dobra zieleń. Niektórzy mówią, że to jest taki kolor khaki. kaki. Jest to dobra zieleń można by sobie tutaj właśnie podziałać. Być może tutaj była taka zieleń używana, yy, czy tutaj na przykład, ale wtedy kiedy mamy yy, nie zieleń prosto z tuby, czyli kupiliśmy sobie zieloną farbę i nią malujemy, to bardzo rzadko trafimy, że taka prosto z tuby będzie dobra. Więc zielenie dobrze jest mieszać. Dlaczego? Gdyż wówczas mamy możliwość zrobienia sobie ciepłej zieleni, kiedy dodamy więcej żółtego, i na przykład w tym przypadku, kiedy dodamy czerni, bo tak jak wcześniej doradzałem, żeby zielenie mieszać z czerni i żółci, żółcieni, no to wówczas możemy zrobić chłodniejszą zieleń i kontrolujemy to. Kiedy mamy na przykład dwie składowe barwy zieleni, niektórzy też używają niebieskiego i żółtego, to jest taka można powiedzieć klasyczna. Mieszanka, no to wówczas, kiedy damy więcej błękitu, no to zieleń będzie chłodniejsza. A jeszcze, jak dodamy na przykład trochę bieli, bo biel również chłodzi zazwyczaj nam, przynajmniej tytanowa, ochładza nam kolor. Można by właśnie troszeczkę rozbielić to. I kiedy na przykład schłodzilibyśmy sobie kolor, powiedzmy tutaj ten na dole, można by nawet dodać trochę bieli. I wówczas tutaj te, te żółtawe, takie kolory, ta ciepłota tej barwy na dole byłaby troszeczkę złamana. Byłoby to wszystko jaśniejsze, ale gdyby dodać właśnie tych białych, troszeczkę plam y, zmieszanych z tym kolorem, który jest tutaj, no to wówczas ta kompozycja by troszeczkę to właśnie z tej górnej części z, y, współgrałoby z tym trochę chłodniejszym dołem, czyli Kontrastowe zestawianie barw ciepłych i zimnych jest korzystne, jednak łatwo jest właśnie też przesadzić, chociaż tutaj mamy też taki, można powiedzieć, moment, w którym pewien jakby realizm można troszeczkę zmienić, ponieważ ta góra jest namalowana realistycznie i być może właśnie w tym miejscu, w którym tutaj znajduje się ten szczyt. Powiedzmy, że Widz korzystał z jakiegoś wzoru, no to może faktycznie tak było, że tutaj taki śnieżny szczyt i na dole ciepłe barwy. Jednak obrazowo, jeżeli chcemy malować, powiedzmy, obraz taki harmonijny, gdzie wszystko jest przemyślane, powiedzmy, w jakiś tam sposób i korzystnie wygląda, no to troszeczkę musimy pamiętać, mieć na uwadze, że tutaj, w tej górnej części jest troszeczkę zbyt chłodno. A na dole jest bardzo ciepło. I teraz tak, kontrast temperaturowy jest pożądany. To jeszcze raz tutaj podkreślę, jednak, jakby on jest pożądany, kiedy zestawiamy kolory obok siebie. Czyli na przykład powiedzmy tutaj, widzicie, tu mamy chłodniejszy kolor jakiś, tutaj cieplejsze plamy, i kiedy mamy na małej powierzchni ten kontrast, to wtedy on jest pożądany. Widzicie tutaj takie akcenty, Cieplejsze, i tutaj chłodniejsze. I z daleka wygląda to dobrze, a tutaj, jeżeli chodzi o całość, to troszeczkę jest zawsze ryzyko, kiedy obraz podzielimy tak na pół i połowa zimna, połowa ciepła. No to wówczas może troszeczkę to być niekorzystne. No, tak jak wcześniej mówiłem, zielenie dobrze jest mieszać sobie z czerni i żółcieni. Naprawdę wypróbujcie sobie, to jest dobra mieszanka. Ja miałem też problemy z zieleniami, kiedyś kiedy tam zaczynałem powiedzmy malować, no trochę nie widzę też tego koloru zielonego. Mam trochę problemy właśnie z rozróżnianiem barw, ale zauważyłem, że kiedyś tam tak sobie siedziałem, mieszałem różne kolory i się później pytałem tam kilku osób z domowników i zawsze wskazywali oni, że najlepsza zieleń jaką zmieszałem, to była właśnie, oni tego nie wiedzieli, ale Właśnie czerń z żółcienią kadmową. Nie ma znaczenia, jaką czerń użyjemy, czy kostną, czy jakąś tam sadzę, czy po prostu czerń i żółcień kadmowa i kontrola. Wówczas mamy pole do popisu, żeby zrobić chłodniejszą zieleń, troszeczkę bieli dodać do czerni i żółcień, i możemy cieplejszą zrobić kiedy więcej jest żółcieni, a mniej czerni. Mamy tą kontrolę. Także polecam, jeżeli tutaj nie wiem jakiej zieleni czy tam kolorów używał widz, ale wiem, że zieleni w tubce takich gotowych, to rzadko traficie, że będzie zieleń dobra. Jeżeli chodzi o tutaj szczyt, to widzicie, że tutaj jest dobra świadomość stopniowego jakby chodzenia w tym skali waloru, bo widzimy, że tutaj te pasy są bardzo jasne, praktycznie białe, Obok nich takie szarości troszeczkę, i tutaj jest na przykład też widzicie taki dobry moment, gdzie jest biel praktycznie czysta. I tutaj mamy obok zaraz szarość i ciemne jakieś akcenty. I z daleka wygląda to, że tu jest jakieś takie nie wiem jak to się nazywa, czy urwisko. Muszę powiedzieć, że szkoda, by tutaj przemalowywać tą górę, bo ona jest dobrze zrobiona. Tylko właśnie troszeczkę nie współgra z tą ciepłotą na dole, tutaj. Ale góra mogę powiedzieć, że jest dobra. No tutaj też mam świadomość, że to jest praca nieduża i raczej dość szybka, bo tutaj widz pisał mi, że to powstało dość szybko. Czyli w takich szkicowych pracach takie małe niedoróbki, jak na przykład tutaj widzicie, że jakiś tam kolor spod spodu przebija, tu troszeczkę może. Błękit też jest no troszeczkę taki może przez imprimiturę, czy, czy jakieś prace powiedzmy na mokrym jakimś kolorze brązowawym, bo ja też zalecałem wielokrotnie, żeby nie pracować na białym podobraziu. No tutaj jest troszeczkę, chociaż ta szarość widzicie, ona troszeczkę jest ciepła i tutaj właśnie ten kontrast jest można powiedzieć widoczny, że tu mamy cieplejsze jakieś takie kremowe trochę odcienie. I tutaj chłodniejsze. Widzicie, jak tutaj temperatura jest zróżnicowana? Jednak, właśnie, kiedy taka główna rada, kiedy widz będzie komponował obrazy, no to musimy tutaj mieć na uwadze, że rzadko kiedy zdarza się tak, że podzielony obraz na pół, gdzie mamy ciepłe, zimne na połowie obrazu, to rzadko kiedy nam się uda tak zakomponować żeby było to harmonijne. Czyli pamiętajcie, że kontrast temperatury jest bardzo ważny, jest dobry, ale muszą te plamy być blisko siebie. Nie tak, że podzielimy obraz na pół i połowa będzie ciepła, połowa zimna. Raczej tutaj w tym, w tym miejscu, widzicie, tego raczej poszukujemy. Cieplejsze rzeczy obok chłodniejszych. Pozestawiane. Tu w górach, widzicie, góra jest jak zmniejszymy sobie Widzicie jak góra jest dobrze namalowana, kiedy sobie spojrzycie z daleka albo na przykład pomniejszycie. A dlaczego jest taki efekt? Ano dlatego, że tutaj mamy chłodniejsze rzeczy obok ciepłych i stopniowe, roz, stopniowe kontrolowanie tego waloru. Widzicie prawie czysta bielna, jakimś śnieżnym tutaj nakładzie na górze i obok szarości, błękity, cieplejsze, chłodniejsze. I to daje tę iluzję właśnie przestrzeni bryły. Generalnie góra fajnie jest zrobiona, i tutaj widzę też, można powiedzieć, postępy, ponieważ widzimy, że ten kształt tutaj wszystko siedzi. Kiedy zmniejszymy sobie pracę, o to jest dobrze. Są postępy, także pozdrawiam tutaj widza. Może tutaj bardziej doradzałbym. Głównie z tymi zieleniami, bo tam też widz napisał mi we wiadomości, że ma problem z zieleniami. Także pamiętać, mieszanka czerni z żółcią jest dobra, jest lepsza niż błękit i żółcień. Niektórzy robią tak, że dodają też, jeśli chodzi o zielenie, to może jeszcze opowiem. Zieleń jest takim kolorem dość trudnym do uzyskania, ponieważ ona składa się z dwóch tych podstawowych, powiedzmy, kolorów. I w tej teorii Getego to jest ciekawe, że Goethe właśnie e, zrobił też taką teorię kolorów, i tą, tę, którą używamy obecnie w fizyce, też e, no to właśnie korzystamy z niej, i tam właśnie te barwy są podstawowe, czyli błękit, żółty i czerwony. I zieleń jest kolorem, który powstaje z żółcieni, czyli dwóch podstawowych kolorów, i niby błękitu. No wiadomo, że powstanie z błękitu i żółcieni zieleń, ale tak malarsko to wam powiem, że rzadko kiedy w pejzażu realistycznym występuje zieleń, właśnie taka jak z mieszanki błękitu i żółcieni. Powiem wam z doświadczenia, co ja też nieraz robię. Używam intensywnej zieleni, też powiedzmy. Tak jak będziecie mieli większe doświadczenie, możecie też tak robić. Czyli biorę sobie żółty kolor, mieszam z niebieskim i dodaję trochę czerwonego. I to powstanie taka oliwkowa zieleń, ponieważ do zieleni dopełniającym kolorem jest czerwień, czyli naprzeciwko. Kiedy sobie zmieszacie zielony z tym czerwonym, który jest naprzeciwko koła barwnego, no to wyjdzie Wam szarość. I ja tak nieraz robiłem, że brałem sobie żółty, niebieski. Powstawała taka no żarówkowata zieleń i łamałem ją trochę czerwienią. Ale żeby zrobić coś szybciej, prościej, to po prostu naprawdę zapamiętajcie, żeby mieszać sobie czerń z zielenią. Ok, więc tyle w tym materiale. Trzymajcie się, pozdrawiam widza. Cześć.